Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami Konradowic, to jest kolejny odcinek z symulatora XPlane 11. Czy mam przeciążenie encodowania procesora, to ja nie wiem. Czy jest wykorzystany tylko w 70%. A grafika w 50%, no super, ciekawa rzecz. Dobrze. Dzisiaj polecimy sobie z Warszawy do Frankfurtu. Dzisiaj pierwszy raz od ostatnich czasów będziemy lecieć na sieci VATSIM w XPlane'ie. Tak, dawno tego nie było, dlatego trasa Wam jest na pewno znana. Z Warszawy do Frankfurtu już ją kiedyś na pewno wykonywaliśmy. Bardzo dobrze ją pamiętam, no ale cóż. Pierwszy lot wykonam na znanej mi trasie w miarę. Żeby nie było żadnych przykrych niespodzianek, że będzie coś nie tak. Jesteśmy aktualnie już połączeni z siecią VATSIM. W tym X-pilocie. Mam tu nawet o... nie to... Nie, tu mam o, radio, message. No, żebyście tak też widzieli to, co ja widzę na drugim monitorze na programie. Żebyście wy widzieli. Niestety nie naprawiłem jeszcze tego projekt flya, że mi się pokazywały szczegóły lotu. Jeszcze do tego nie dotarłem, niestety, jak to zrobić. Na pewno kiedyś będzie ten moment i ten czas, gdzie do tego dotrę. Więc bez zbędnego gadania uruchommy baterię w samolocie. Nie widzę na razie żadnej kontroli nad aktualnym miejscem, w którym jestem, a jesteśmy w Warszawie, Okęciu. Z tym tak na razie można iść, bo to mi na razie to nie będzie potrzebne i tak nie będę z tego korzystał póki co. Grand Powera sobie weźmiemy. Niech przyjedzie. Jest i Grand Power. No to dajmy na Navigate. Resem. Metaru na razie żadnego nie mamy na aktualne lotnisko, no ale cóż. Dobra, trzeba się zająć paliwem i tym wszystkim, pasażerami. Więc czyli tak, paliwa mamy wziąć na pokład 7490, gdzie my tutaj jesteśmy. O, dajesz, czyli weźmiemy 7500. Ona prawie tyle samo. Refuel. I znowu szmon, że mam wziąć na pokład 166 pasażerów, jak to mi ładnie wygenerował Simbrief na tego samolotu. A u nim się mieści tylko 150, no cóż. Payload ma być 17,4, czyli trochę trzeba zmniejszyć, dobrze. Przepraszam Was za te dźwięki wiertarek, ale to no niestety nie jest zależne ode mnie. W tym wypadku aktualnie, no niestety nie ja tutaj robię remont. Tylko ktoś inny. Nie jest to zależne ani ode mnie, ani od czynności wykonywanych w moim domu. No niestety ściany bardzo dużo niosą takich dźwięków, no niestety. Z góry Was przepraszam za te wiertarki, zawsze jak się coś robi, to nie wiercili dzisiaj w ogóle. Teraz zacząłem nagrywać, ile jest? 4 minuty odcinka, no to tak akurat trzeba zacząć. Dziękuję bardzo za udane nagranie. Jakby nie mogli tego robić w innym momencie. No niestety nie jestem nic w stanie radzić na to. Nie no, super. Niestety nie jestem w stanie nawet zmienić też ustawień mikrofonu, żeby to nie wyłapywało. No nie idzie, no niestety. Choćbym z chęcią to zrobił. Dobra, z tym się połączyłem. Z tym, no... Dobra, nieważne, no na tej częstotliwości z Unicomem, no. Dobra. Trzeba wprowadzić ten plan lotu nasz. Ale to już teraz na Unicomie można normalnie głosowo mówić? Nawet nie wiedziałem o tym. Tak dawno mnie tu nie było, że... Warszawa do... Tutaj ładnie sobie wprowadziłem. Przed lotem. Numer lotu oczywiście musiałem zapomnieć, bo jak to by mogło być inaczej. 13:51. Tylko dobrze, że pamiętam, że jesteśmy Lufthansa Freeway Skanking. Nasz samolot jest, my najmniej, to ci dzisiaj mamy Calstein. Dobra, koszty 30. Lecimy na wysokości 3800. Znaczy, czy jest... 8000 stóp. Widzicie, jak mi wiercą, to ja potem się skupić nie mogę. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz, dobra. Meteor mamy. Trzeba przeczytać meteor, ciśnienie 1014. Dobra, wszystko wiadomo. Ciekawego już się nie będzie działo. 1014. Pasażerowie niech już też wchodzą na ten port, no bo oczywiście zapomniałem im drzwi otworzyć. Proszę bardzo, schody, niech bagaże też tu już zaczną ładować. Ładnie w oknach wszystko się odbija. Dobra, flight plan. Dorotek, przydałoby się wysłuchać ATIS-u. ATIS. Muszę sobie pokazać tutaj tylko. ATIS jest 120-45. To czemu nie działasz? Że tu muszę to wprowadzić 120-45. Tyś nie działa, no. Ciekawe, się domyślam czemu, bo nie ma aktywnego tutaj. Na... Na VATSIM-ie nie ma aktywnego. Teraz nie chcę tego z gry zapuścić. niestety na internecie też ciężko to znaleźć. Czy na tym na ATIS idzie posłuchać? Nie, no ale w ATC też sobie nie posłuchamy, no to... No super. Mi się wziął tra na chwilę, odłączył z VATSIMa. No właśnie. No. Z 11 mamy startowy. Dobra, dobra, już wszystko wiem. 12 minut odcinka, ja jeszcze gadam o 8 meters, będzie mi jak miło, dobrze wiedzieć. Dobra. I tu już mamy wszystko załatwione, uznajmy, że pasażerowie po prostu dłużej wsiadają. Dlatego to trochę dłużej trwa. Dobra, ile ton mamy na pokładzie? To 68. Runway 11. Dobra, piszmy flex 53. Do 2300. To jest tak. To jest tak. To jest tak i tutaj jest automat. Dobra. Pięknie. Czyli uznajmy, że tu wszystko mamy zaplanowane, oprócz oczywiście drogi wylotowej. Droga wylotowa. LC6A, nie, tak, proszę bardzo. Insert. Dobra, więc no cóż, zamknijmy już te drzwi. Schody to można usunąć. Dobra, kontroli lotów jak na razie nie ma, nie było, tak i nie ma. Pompy załączmy. I zaraz będziemy uruchamiać APU. Tak, już można zacząć właśnie. Pięknie. APU bleed packs, external power off, beacon, aż można uruchomić. Gdzie tu mamy checklisty? Before checklist. Cockpit preparation completed. Gear pins and covers removed. Signs on. Adheres. Nav mode. Fuel quantity in kilo. 07499. Takeoff data set. Baro reference set. Windows. Doors closed. Beacon on. Throttle levers idle. Parking brake on. Checklist completed. Dobra, oczywiście informacja na VATSIM poszła, o, dane wypychania. Wszystko pięknie się ładnie nagrywa, oczywiście, wszystko ładnie działa, dobra. Mapa. Jesteśmy tutaj na kawałek, niestety mamy do przejechania. Żeby trochę nie skrócimy trochę naszego. I trzeba z całego pasa skorzystać, dobra. Więc na co będziemy zaczynać wypychanie. W tym bądź razie. Myślę, że wszystko mamy do tego przygotowane. Co tutaj o. Flaps 0. Ależ tu się wszystko zgadza się. Park brake off. Starting engine 2. The cockpit is too hot. Ta, zbyt ciepło z tym kokpicie. No, rzeczywiście. Starting engine 1. Park brake on. After start checklist, ATIS as required, ECAM status checked, pitch trim 0.2 up, rudder trim 0, APU set on, ground crew clear, anti-skid and nose wheel steering on, checklist completed. Park brake off. Dobra. stać, jesteśmy tutaj. Więc tak, piszemy Europa Południowa Alpha Traffic Taxi Rano 11 Via M3 A2 A3 do A1 D2 do D4 C1, dobra. Kołujmy w takim bądź razie. Czemu ja mam już małą odstępę? Ciekawa rzecz. Flight control, check. Pull up, check. Pull down, check. Neutral, check. Full left, check. Full right, check. Neutral, check. Press pedals, disconnect push button, check. Pedal full left, check. Pedal full right, check. Neutral, check. Press pedals, disconnect push button, check. Checklist completed. Checklist completed. Dziękuję bardzo. Wszystko w najlepszym porządku widzę na razie. Sprawdźmy, jedzie tu coś, nie, tu coś, też. No, spokojnie można to wystartować. To znaczy wystartować i przejechać. Teraz robimy Portage of Checklist pod tym pasem. Nic nie nadlatuje, można bezpiecznie jechać, sprawdzone. I teraz tak, klapy na jedynki. To na napis. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Flight instruments. Checked. Briefing. Confirmed. Flap settings config. Flaps 1. V1. 1. 4. 0. V rotate. 1, 4, 3. V2 1, 4, 5. Flex temperature 5, 3. ATC set. ECAM memo no blue. Checklist down to the line completed. If you're ready to continue below the line, click it again. Okay. Nawet zapowiedziałem. Parts off. Cabin crew advised. Engine mode selector. Set normal as wearer required. Packs set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. Ale start już w następnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się zajrzę na to. Na razie, cześć.